Panie mecenasie, a co w sytuacji, kiedy współkredytobiorca nie chce albo nie może uczestniczyć w postępowaniu, na przykład śmierć albo rozwód? W sytuacji, kiedy jeden z kredytobiorców, który pierwotnie znajdował się w umowie kredytowej, nie może wziąć bądź nie chce wziąć udziału w postępowaniu, rozwiązań jest kilka i tutaj faktycznie trzeba rozpoznać każdy przypadek, natomiast no, to nie jest sytuacja bez wyjścia, bo jakby w każdym takim przypadku możemy pójść o część, czy żądać zwrotu części kwoty, która została wpłacona, albo możemy na przykład dochodzić tylko części roszczeń, czyli tutaj w tym wypadku roszczeń o zapłatę i wyłączone byłyby roszczenia o ustalenie, że dana umowa jest nieważna bądź zawiera postanowienie niedozwolone. I teraz pamiętajmy o jednej rzeczy, bo to jest jakby niezwykle istotne, jeżeli w ogóle się zastanawiamy nad kwestią pozywania przez jednego z małżonków. Po pierwsze, rozważyć trzeba, czy pomiędzy małżonkami była wspólność ustawowa małżeńska, czy też jednak istniał ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. W sytuacji, w której mamy rozdzielność majątkową, no to sytuacja jest stosunkowo prosta, bowiem kredytobiorca idzie do sądu o zwrot kwot, które on wpłacił, więc jeżeli ten małżonek spłacał i szło to na przykład z jego rachunku bankowego, ma tą rozdzielność majątkową małżeńską, no to tutaj sytuacja jest bardzo prosta, no bo to on idzie do sądu o zwrot tego, co wpłacał. Drugiemu małżonkowi nic do tych kwot, które były spłacane. Oczywiście kwestia ustalenia już będzie wymagała jego wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu, bowiem on dalej jest stroną kredytu. A tym samym, gdybyśmy ustalili, że umowa jest nieważna, no to jednak to będzie miało wpływ na jego sytuację prawną. Natomiast w kwestii pójścia po samą kwotę, po zwrot, kwoty, która została wypłacona czy wpłacona w zasadzie nienależnie, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście możemy żądać zwrotu tego, co się wpłaciło. W sytuacji, w której tej rozdzielności nie ma i w związku małżeńskim panował ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, a na przykład nastąpił rozwód, no to też pamiętajmy, że z chwilą orzeczenia rozwodu wspólność ustawowa małżeńska ustaje i następuje podział majątku wspólnego co do zasady po połowie, to znaczy ta wspólność ustawowa małżeńska ustaje i każdy z małżonków może wtedy żądać zwrotu własnej części kwot, które zostały wpłacone. Z reguły przyjmujemy, że jest to po jednej drugiej. Gdyby ten podział miał być inny, to należałoby jeszcze przeprowadzić dodatkowo postępowanie o podział majątku i wtedy moglibyśmy żądać innej kwoty. Inną możliwością jest, bo na przykład był współmałżonek albo jeszcze małżonek też nie chce wziąć udziału w postępowaniu, a drugi z małżonków jednak by chciał pozwać bank, no to to też nie jest problem, o ile oczywiście drugi z małżonków współpracuje, bo jeżeli jeden z małżonków nie chce współpracować, no to wtedy nie gramy do jednej bramki, to faktycznie zazwyczaj jest jakiś problem. Natomiast w momencie, kiedy małżonkowie co do zasady współpracują, no to można oczywiście przenieść wierzytelność z jednego małżonka na drugiego, czy można dokonać jakiejś wewnętrznego przesunięcia majątkowego w postaci dokonania darowizny i tym samym przenieść wierzytelność o zwrot kwoty, która została wpłacona, co pozwala ostatecznie jednemu z małżonków wystąpić o zwrot całej kwoty, która została wypłacona. A jakie dokumenty należy przygotować, żeby rozpocząć postępowanie? Jeżeli chodzi o dokumenty, które powinniśmy mieć, żeby postępowanie rozpocząć, no to przede wszystkim jest to umowa kredytowa, bo bez niej tak naprawdę w ogóle nie wiemy, czy mamy po co iść do sądu, bo nie wiemy, czy ta umowa jest ważna, nieważna, czy zawiera klauzule niedozwolone, czy też nie. Wobec tego no w pierwszej kolejności jest konieczne po stronie kredytobiorcy, po stronie osoby zainteresowanej wszczęciem postępowania, zebrania do dokumentacji w postaci przede wszystkim umowy kredytowej. Jeżeli były zawierane aneksy, no to zdecydowanie aneksy również są pomocne, bowiem wtedy
jesteśmy w stanie policzyć, na przykład jeżeli się zmieniało w jakiś sposób oprocentowanie albo jakieś kwoty w związku z aneksami zostały doliczone do salda, to wtedy w historii spłaty to wszystko pięknie nam się układa w pewną całość. Jeżeli nie mamy aneksów, a widzimy na przykład po historii spłaty kredytu, że jakaś kwota, nagle saldo się zwiększyło, no to nie wiemy, z czego to wynika. Zazwyczaj oczywiście z aneksu, natomiast wtedy prosimy o to, żeby taki aneks pozyskać. Kolejnym dokumentem, który jest bardzo istotny, no to jest oczywiście zaświadczenie obejmujące pełną historię spłaty, gdzie będziemy mieli raty kapitałowo-odsetkowe, najlepiej z rozbiciem na część kapitałową, część odsetkową, gdzie będziemy mieli informacje o zmianach wysokości oprocentowania i o okresach, w których to oprocentowanie obowiązywało i najlepiej, gdyby było również kursy, po których raty były przeliczane. Jeżeli były spłaty bezpośrednio w walucie, to to również będzie odzwierciedlone w takim zaświadczeniu i to zaświadczenie będzie również obejmowało ubezpieczenia, które były pobierane, ewentualnie informacje o tym, jak długo było pobierane ubezpieczenie pomostowe, czy było ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i ewentualnie znowu przez jaki okres ono było pobierane. Więc jakby dla nas najważniejszymi dokumentami po pierwsze jest umowa, bowiem na jej podstawie jesteśmy w stanie wykazać, dlaczego uważamy, że dana umowa jest nieważna, czyli wskazujemy palcem, które postanowienia powodują nieważność umowy. I drugim to zaświadczenie, bo z niego wynika bezpośrednio historia spłaty i tym samym wysokość ewentualnych roszczeń stron.